Witam serdecznie i przedstawiam piąty odcinek relacji z budowy. Przed pokazaniem, jak wykonałem tylne zawieszenie, postanowiłem zrobić jeszcze jeden krótki film na temat kilku drobiazgów, aby o nich nie zapomnieć. Tymi drobiazgami są elementy sterowania, które będą przyczepione do ramy głównej. Wykonanie tych elementów wymagało drobnych modyfikacji samej ramy. Te zmiany tak naprawdę robiłem w tym samym czasie co ramę główną. Same te części też wymagały drobnych modyfikacji, aby zamienić oryginalne, ale mniej dokładne elementy na ich bardziej precyzyjne odpowiedniki żywiczne. Na filmie różnica wyglądu tych dwóch kawałków może nie jest tak bardzo widoczna, ale w rzeczywistości żywiczne odpowiedniki są po prostu bardziej dokładne. Wymiana polegała więc na odcięciu tych oryginalnych kawałków i przyklejeniu tych żywicznych. Następnie standardowo malowanie szarym podkładem i części gotowe do dalszych prac. Drugim kompletem drobiazgów, które chciałem pokazać, są elementy sterowania na kierownicy. Mają one swoje odpowiedniki metalowe składające się z 5 części oraz 3 mikrośrubek. Tutaj sprawa była w sumie bardzo prosta, ponieważ należało tylko skleić razem te 5 blaszek. Niestety okazało się, że w ogóle mi to sklejanie nie wychodziło tak, jakbym sobie tego życzył. Nawet jak już się udało te blaszki skleić razem, to według mnie wyglądały one po prostu brzydko. Postanowiłem spróbować innego podejścia i wykorzystać te oryginalne plastikowe części. Zdecydowałem się jednak odciąć z tych części imitację śrub i zastąpić je tymi metalowymi. Po odcięciu i przeszlifowaniu było bardzo dobrze widać, gdzie powinny być metalowe śrubki. Wywierciłem więc otwory w odpowiednich miejscach i zrobiłem przymiarkę tych mikrośrubek. Według mnie wygląda to bardzo ładnie i ostatecznie zdecydowałem, że tak to będzie zrobione. Tak przygotowane części zostały standardowo pomalowane szarym podkładem. Następnie wszystkie części pomalowałem czarnym podkładem AK471 Black Base. Tym podkładem pomalowałem też bardziej dokładne żywiczne zamienniki podnóżków. Właściwy kolor części uzyskałem, malując je metalizerem AK479 aluminium.
Te metalowe części ramy do połączenia podnóżków pomalowałem na AK480 Dark Aluminium. Części sterowania wymagały jeszcze drobnego ręcznego malowania, ale to już drobnostka. Jedna część na czarny matowy kolor XF1, a druga na półbłyszczący czarny Hataka NATO Black. Natomiast te części z kierownicy pomalowałem w taki sam sposób jak ramę główną. Najpierw kolor Tamiya X11, a następnie ta moja przygotowana mieszanka zielonego koloru. Przy okazji pomalowałem też sprężynę amortyzatora, ale tutaj nie ma o czym specjalnie mówić. To malowanie robiłem w tym samym czasie co prace pokazane w trzecim odcinku relacji. Chciałem, aby kolor wszystkich części był taki sam, co niestety słabo widać przez brak ostrości. Generalnie części wyglądają świetnie i na koniec zabezpieczyłem je jeszcze bezbarwnym lakierem. Dotyczy to również tych części, które były malowane metalizerami. Po malowaniu tych części z kierownicy trzeba było nieco poprawić zatkane farbą otwory. Następnie mogłem przykleić mikroskopijne śrubki, a efekt końcowy według mnie jest świetny. Kolejnym elementem, już niekoniecznie drobiazgiem, był do wykonania stojak. Niby nic trudnego, jednak zależało mi, aby nie było w ogóle widać miejsc łączenia jego części. Było z tym sporo szpachlowania oraz szlifowania, ponieważ konieczne były aż 3 poprawki. Kiedy już całość wyglądała jak należy, mogłem je pomalować na czarny kolor LP1. Ten kolor przydał mi się też od razu jako podkład pod metalizer AK477 Chrome dla kółek. W instrukcji jest, że kółka powinny mieć czarne opony, ale ja wymyśliłem sobie, że będą zielone. Zamaskowałem więc felgi, używając płynu Mr. Hobby Masking Sol Neo przed malowaniem.
Następnie pomalowałem opony tym samym kolorem co wcześniej ramę i sprężynę amortyzatora. Okazuje się, że płyn maskujący idealnie odchodzi od metalizera i kółeczka wyglądają świetnie. Pomalowałem je jeszcze lakierem bezbarwnym i można było przyklejać kółka do stojaka. Gotowy stojak wygląda bardzo fajnie i to by było na tyle w tym odcinku relacji z budowy. Dziękuję za uwagę, cześć!